Ślimaki, brzuchonogi. Jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowcy. Ślimaki pełnią bardzo istotną rolę w obiegu i rozkładzie materii organicznej w przyrodzie, dlatego nie należy ich zwalczać drastycznymi metodami, o ile masowo nie atakują upraw. Zalecane są delikatne środki czy profilaktyczne działania. Ślimaki w ogrodzie to zazwyczaj skorupowe, np. ogrodowy, gajowy, winniczek, zaroślowy lub nagie, np. śliniki lub pomrowy. Ślimaki skorupowe nie powodują szkód, ale już nagie w dużej liczbie mogą zniszczyć rośliny. Są to informacje z internetu na ich temat, ale czy podzielają zdanie, że nie należy z nimi walczyć? Ogrodnicy? Ogrodnicy nie podzielają tego zdania. U mnie w ogrodzie nie ma problemu. Może po prostu jeszcze nim nie są, ponieważ spotkałam tylko od czasu do czasu pojedyncze egzemplarze. A i te dopiero pokazały się w zeszłym roku, jednak nie chciałabym, aby z tego gościły na dłużej. Wielokrotnie oglądałam wasze uprawy spustoszone przez ślimaki. Kto z dzieciństwa nie pamięta wierszyka? Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci ciasta na pierogi. Jednak te w ogrodach nie są już takie słodkie i przyjazne. Z waszych relacji wiem też, że błyskawicznie potrafią zniszczyć miesiące ciężkiej pracy. Dlatego każdy ogrodnik, u którego zagościły, walczy z nimi. Metody są różne, mniej lub bardziej skuteczne. Dzisiaj chciałam przedstawić wam jeden ze sposobów, z którym do tej pory nigdzie się nie spotkałam, a który może zabezpieczyć wszystko, co dla was cenne. Jest to sposób na ochronę pojedynczych, cennych roślin. Przed chwilą wycinałam dla was z kartonu dwa wzory. Forma wizualna dowolna. Każdy może użyć swojej weny twórczej. U mnie takie jajo zbliżone do koła i prostokąt zbliżony do kwadratu. Taki miałam karton i dlatego mam takie kształty. Karton powinien być gruby i w miarę duży. Wycięłam w każdym z nich otwór, wielkość według potrzeby, czyli grubości łodygi. Aby można go było nasadzić na roślinę, przecięłam go z jednej strony, co widać na zdjęciu. Teraz już pozostało mi tylko nałożyć go na kwiatek, cukinię, ogórka lub inną roślinę. Jest to przeszkoda dla tych żarłoków. Im większy kawałek kartonu, tym dłuższa dla nich droga, a nie jest ona miła. Ominą chronioną roślinę i zajmą się tymi łatwo dostępnymi. Karton też rośnie wraz z nimi. Gdy łodyga staje się grubsza, to albo musimy wyciąć większe otworki, albo wymienić na inny, większych rozmiarów. Sposób ten dotyczy pojedynczych roślin. Jaka jest rada na gęsto siane? Można między rzędami położyć szerokie i długie paski wycięte z kartonu. Porad na ślimaki jest wiele. Ja też mam ich kilka, ale proszę spróbować tego ekologicznego sposobu, który może pomóc nam w sposób całkowicie ekologiczny nie tylko pozbyć się tych uprzyczonych gości, ale również zasilić naszą glebę w potrzebną celulozę. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej usuniemy z nich taśmy i szkodliwe napisy.